Hej, Price. Niezła bryka. Nie za wcześnie, Frank? Co to za okazja? Jego jebana bar mitzwa. Frank w końcu staje się mężczyzną. Co nie, stary? Co on tu robi? Hej, myślałem, że się dogadaliśmy po akcji z Drunorfem. Mam rację, czy nie? Chcę pogadać z Frankiem. Dopóki nie będziesz się mieszał, jest okej. Mówiłem, właśnie taka jest. Przyznaję, lubię, gdy dziewczyna jest dziurna. Frank miał rację co do ciebie. Chciałbyś pracować na stałe dla nas? Zabierz te łapy, dupku. Dlaczego te kurwy myślą, że można mnie bić, ale gdy ja je tylko dotknąłem palcem, to nagle całkiem inna bajka? Frank mówił, że pytałeś cię o jednego z jego klientów. Czyż nie? Tak, racja. Ale nie wiem, co ty masz do tego. Nie wiesz? Wyjaśnię ci to. Spójrz, wy dwie wpadłyście na świetny pomysł, by zadzwonić do dealera i spytać, jak mu się kręci interes. Nie muszę być żadnym mózgowcem, aby domyślić się, że coś się święci. Może jego wesoły charakter wprowadził was w błąd, ale on nie jest taki uroczy, jak wam się wydaje. Chcecie się przekonać? Tylko gadamy. Okej, więc gadajmy. Chciałbym wiedzieć, czemu tak ci zależy na tej kobiecie. A co cię to obchodzi? Ponieważ pieprz się. Ja zadaję pytania. Ej, nie bierzcie tego do siebie. Macie po prostu przestać zadawać pytania. Łapiesz? Nie. Mów, gdzie ona jest. Już. Rachel! Chwila, moment. Bez jaj. O chuj ci w ogóle chodzi? Rachel? Jak ta... Rachel Amber? No i wszystko jasne. To jebana córcia Jamesa Amber. Damon. Twój tatuś to jebany skurwiel, wiesz? No wiemy. Jaki ma to związek z nami? Żaden. Tak tylko mówię, bo to... naprawdę ciekawe. Przestań, stary! To tylko dzieci! Nie. Właśnie, że nie. Ona jest córką jebanego prokuratora. A teraz wyśpiewa, o co chodzi jej ojcu i w jaki sposób jest powiązany z tą kurwą, o którą każdy pyta! Damon, ogarnij się! Nie skończyliśmy gadać. Nic się jeszcze nie spieprzyło. Nie ma co świrować. Ha! O ty dziwko! Damon! Coś ty odjebał! A! Chloe! A! Uciekaj! No już! Trzymaj się! Hej! Wszystko będzie dobrze, okej? Rachel?
Nie! Nie! Nie mogę cię stracić! I'll set fire to the whole place.